Darek, Dariusz Michalczewski. Darek, po co ty się dajesz podpuszczać tym dziennikarzom, dziennikarkom i gadasz czasami takie kurcze, blaze, niepotrzebne rzeczy, co? Jesteś wielkim mistrzem boksu. No nie powiem polskim mistrzem, ale no kurwa, wiesz jak było. Ale jesteś wielkim mistrzem boksu. Zunifikowałeś 3 najważniejsze tytuły WBC, WBA, IBF w wadze junior ciężkiej. Zawsze, gdy się widzieliśmy, zawsze zachowywałem się wobec ciebie z szacunkiem. Po co ty się dajesz wypuszczać? Po co ty pierdolisz o tym jakimś tam, że coś umie klepać czy coś? Po co to gadasz? 3 razy w życiu klepnąłem na ponad 50 walk. Było to w 3 pierwszych walkach MMA, gdzie jeszcze tego MMA po prostu nie potrafiłem. Sam po pierwszej mojej walce z Saletą na KSW 14 wypowiadałeś się całkiem pozytywnie na temat mojej postawy. Skrytykowałeś wtedy Saletę. Dzwoniłem wtedy do ciebie, jak pamiętasz, podziękować ci za ten komentarz, bo był to jeden z nielicznych, rzetelnych, obiektywnych komentarzy. Dali ci kiedyś tą rubrykę w fakcie. Kurwa, narobiłeś sobie wrogów, plecąc te bzdury czasami. Tak właściwie ile razy można było coś przemilczeć? No nie udawało ci się to. Darek, nawet w sytuacji, kiedy szliśmy z Andrzejem Gołotą na nosa, ale mijały nas 2 siostry zakonne, jedna z tych sióstr zaczęła krzyczeć w niebie głosy: o rany, Dariusz Michalczewski! Andrzej się obrócił i mówi do tej siostry z taką powagą: proszę siostry, a czy ja mówię po niemiecku? Wyjaśniłem siostrom, że to nie Michalczewski, tylko Gołota, ale nawet w żaden sposób złośliwy nigdy tego nie komentowałem. A ty bierzesz, kurwa, i się dajesz podpuszczać. Dariusz, bądź eleganckim facetem, eleganckim mistrzem, tak jak przystoi na wielkiego mistrza boksu. Pozdrawiam cię.